Nawet 270 tysięcy zachorowań na grypę w ciągu tygodnia w całej Polsce. To oznacza, że sezon grypowy w pełni. Choć statystycznie szczyt występowania objawów grypopodobnych lekarze odnotowują na przełomie stycznia i lutego, to pod koniec tego roku tempo zakażeń gwałtownie wzrosło. Od 8 do 15 grudnia. Tutaj już mamy ten wzrost, co mówiłam, o 5 tysięcy. Mamy ponad 31 tysięcy zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne, z czego też prawie 17 tysięcy stanowią dzieci do 14 roku życia i w tej grupie też ponad 40 osób to są dzieci od 0 do 4 lat. Niepokojący tu jest fakt też, że mamy bardzo dużą liczbę hospitalizacji właśnie w grupie wiekowej 0 do 4 lat. Stanowi ona 50% wszystkich osób hospitalizowanych w wymienionym okresie od 1 do 15 grudnia. Lekarze zwracają szczególną uwagę, że to nie sama grypa jest dziś niepokojąca. Duża zachorowalność, zwłaszcza pośród dzieci, wiąże się z zakażeniem wirusem RSV, którego na etapie wizyty w przychodni nie sposób zdiagnozować, ponieważ nie wykonuje się testów w tym kierunku. Lekarz pierwszego kontaktu rozpoznaje chorobę na podstawie objawów klinicznych pacjenta. Jest gorączka, jest infekcja górnych dróg oddechowych, która dosyć szybko obejmuje drobne oskrzeliki płucne i te dzieci z silnymi objawami z zapalenia oskrzelików trafiają bardzo często do szpitala, gdzie konieczność leczenia jest już objawowego, a przede wszystkim podawaniem tlenu, tlenoterapią. U osób dorosłych przebiega to zdecydowanie łagodniej. Przejawia się jako infekcja z katarem, pokasływaniem, prawda? No ale nie mamy na tą chwilę żadnego testu, żeby powiedzieć, że to jest ten typ wirusa. Aby ustrzec się przed ciężkim zachorowaniem na RSV, lekarze podkreślają, że warto szczepić się przeciwko grypie. Z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w związku z trudnymi do leczenia domowego objawami tylko w środę zajętych było 10 tysięcy łóżek w szpitalnych oddziałach pediatrycznych. W czwartek resort zdrowia zwołał sztab kryzysowy. Najważniejsze decyzje zakończonego właśnie sztabu dotyczącego sytuacji epidemicznej. Przygotowujemy bufor łóżek pediatrycznych oraz zwiększoną aprowizację leków, przede wszystkim antywirusowych, ale i antybiotyków. W nowym roku wprowadzamy testy różnicujące grypy RSV i COVID-19. Czytamy w komunikacie na Twitterze Adama Niedzielskiego. Pediatrzy przypominają, że szczepienia przeciwko grypie dla dzieci są w postaci preparatu podawanego donosowo, a seniorzy w wielu miastach województwa śląskiego mogą zaszczepić się bezpłatnie. Okay.